Holdingiem, no bo na czym ma polegać afera, nie wzruszuje, no bo partia nie może budować wieżowca. No pewnie, że partia nie może budować wieżowca, natomiast po to właśnie wszystkie partie są obrośnięte rozmaitymi spółkami, żeby budowały wieżowce. No i co, że Jarosław Kaczyński tam występuje przecież nie jako prezes PiS-u, tylko jako przewodniczący Fundacji Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który jest głównym udziałowcem spółki z PS Srebrna i tak dalej. Jeśli tak poważnie mówiąc przez moment, jeśli w ogóle można o tym poważnie rozmawiać, to poważnie mówiąc, to pokazuje, że polski system jest głęboko patologiczny. Od roku 89, kiedy to przypomnę, najpierw była jedna afera, która się sprawiła, to była taka inauguracja Adama Michnika w polityce III Rzeczpospolitej. Zapraszam do mojej książki Michnikowszczyzna, tam wszystko to jest opisane. Kiedy uznano, że skoro komunizm upadł, no bo mówiono, że upadł,